Ile człowieka z ulicy kosztowałaby seria 7 do zrobienia w taki sposób? Jeśli byłaby w takim stanie jak ta... Dokładnie tyle mija w tym miesiącu czasu, od kiedy nabyłem siódemeczkę. Przez ten czas zrobiłem najprawdopodobniej, choć nie jestem pewny, bo przez rok nie zdołałem zrobić jeszcze wyświetlacza, ale z mojej dedukcji wynika, że zrobiłem albo 13 tysięcy kilometrów, albo 23 tysiące kilometrów. O kurwa mać. Kamera była nie w tą stronę, ale właśnie tir ściągnął samochód, który wjebał się na barierki przede mną. Ha. Roczek już minął, mówiłem, że przez rok nie będę dotykał zawieszenia, ale to się właśnie chyba zmieni. Wszystko oczywiście zależy od międzyświątecznego czasu konsumpcjonizmu, czyli ile się sprzeda rzeczy na sklepie. Od tego zależy, jak szybko będzie siódema robiła psz, psz. Siódema i zeta. W tym samym momencie chciałbym to zrobić. Ale mniejsza, bo totalnie zboczyłem z kursu przez tą kraksę na drodze. Więc zrobiłem 13 albo 26 tysięcy kilometrów. Przez ten okrągły rok siódema była do wożenia dupy wszędzie. No dobra, może nie przez pierwsze 3 miesiące, bo jeszcze wtedy nie miała gazu. Więc to była bardziej funkcja weekendowa, wiadomo, spalanie, nieciekawe. 3,5 litra V8 w automacie. Ale udało się jako mnie znaleźć ciekawy punkt, powiem wam, montażu gazu. Mianowicie najlepsze mają hasło reklamowe. 500 koni w gazie. Tak, właściciel firmy, pan Marek, ma Audi RS6 zagazowane. Przyznam, że to hasło mnie tam ściągnęło i bardzo dobrze, bo usługa wykonana świetnie, od kiedy założyłem gaz, nie mam z nim żadnego problemu. Fenomenalnie mam też ukryty przycisk do samego odpalania gazu. Butla w kole zapasowym, wlew pod klapką. Standardzik taki, co nie? Ale kontynuując, gdy założyłem gaz, wleciał tryb daily 200%, czyli siódemą zawsze i wszędzie. Tak naprawdę komfort siódemy sprawił, że Karolina mogła być wywożona o wiele wcześniej po operacji niż innymi autami, bo jest tak miękkie zawieszenie, jest tak elastyczny gaz, tu nie ma czegoś takiego jak szarpnięcie. Automacik zmienia biegi bardzo płynnie, chyba że na zimnym trochę szarpnie. I całość jazdy przypomina taką podróż bardziej poduszkowcem niż samochodem. Baloniaste opony, takie same jak moi rodzice mają w swoim małym SUV-ie Tiguanie. Mega miękkie, limuzynowate zawieszenie. O właśnie, o. On leci nad tymi dziurami, on nawet jakby w nie nie wjeżdżał. Cały czas zachodzę w głowę, jak to będzie, gdy założę powietrze. Jak się zmieni charakterystyka jazdy. No i sama kultura pracy V-ki. Żaden demon prędkości, ale trzy dyszki za 100 km. No w porywach 35 w mieście. No i o. W tym aucie nie ma czegoś takiego jak szarpnięcie. Minusy. Serio, nie widzę żadnych minusów. Ale kierując tę pogaduchę w którąś stronę. Minął okrągły rok, od kiedy mam to auto i przez ten okres czasu poza instalacją gazową nie zrobiłem w nim nic. Nie miałem ochoty, nie miałem potrzeby, nie było zlotów, kwarantanna. Karola miała operację, więc zawieszenia też nie mogę utwardzać, zresztą nie miałem budżetu. Ale przyszedł czas. Przyszedł czas, żeby zrobić z tego ideał. Jadę do firmy Car Comfort, znajdującej się w Piasecznie na ulicy Geodetów, gdzie przeprowadzimy operację zabezpieczania podwozia. Generalnie dogadaliśmy się, że na bazie siódemy pokaże on, co potrafi jego firma. A ja, używając swoich umiejętności operatorskich, jakiś tam pokażę to w jak najciekawszy sposób. Wiem, że roboty będzie sporo, chyba 2 dni, bo żeby zabezpieczyć podwozie, trzeba wszystko od podwozia, cały wydech opuścić, wszystkie osłony, bak. Między tylną belką to trzeba tam wchodzić pistoletem, więc też wymaga to niezłego skupienia. No ale co, wszystkiego dowiemy się na miejscu, jak dojadę. Już za sekundę.
Cześć, cześć. Witam, cześć, cześć. Ulala. Jestem, cześć, cześć. Witam, witam. To nasze dzisiejsze stanowisko pracy. Z tego co wiem, zaczyna się od mycia podwozia, dlatego są tutaj wszystkie kraty. A wreszcie dowiem się sam razem z wami. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I had to come flip the script. Had a big bone to pick. Got the short end of the sticks. So maybe if I were dead, it burned to a crisp. And that's a surefire flip. She's a boss, she's a bitch. Take that as a compliment. No dobra, szefie Michale, wypowiedzcie, co my tu dzisiaj będziemy robić. Robimy zabezpieczenie antykorozyjne, czyli zaczniemy sobie od zdjęcia wszystkich osłon plastikowych, wydechu, wszystkich wzmocnień poprzecznych. Będziemy sobie zdejmować wał, zrzucimy sobie bak, będziemy odpływać całą korozję, jaką na aucie znajdziemy, zagruntujemy sobie ją i będziemy dopiero nakładać zabezpieczenie antykorozyjne. Mamy woski do profili zamkniętych, głęboko penetrujące i mamy woski stricte przeznaczone do podwozia, zabezpieczania podwozia i nadkoli. Okej. Okay. No dobra, czyli najpierw trzeba wszystko zdemontować, tak, potem trzeba wszystko umyć. Wszystko odkuć. A odkuć to znaczy co? Powiedz, ile taka operacja trwa? Co, od 2 do 5 dni, w zależności od stanu podwozia. Od stanu podwozia? A segment auta nic nie zmienia? Nie, no wiesz, mamy procesy po prostu też po drodze chemicznej, które sobie muszą swoje odparować, swoje zadziałać. No dobra, to lecimy. Demontuj, ja nagrywam, robimy dobry materiał. No i już wyszła jedna ciekawostka, a mianowicie, że to nadkole było tak samo wstawiane jak nadkole w siódemie Cabrio. Dokładnie tak samo, bo nawet patrzcie. Tu po całości idzie cały wstawiony element. Tutaj też cała ta blacha jest wstawiona. Więc, no jak już mówiłem, jest to BMW, który już ma za sobą cały etap odnawiania po 20 latach. Oho, uwielbiam Jak źle? Zobaczymy po zdjęciu progu. Z tego co wiem, to tutaj każda BMW ma chyba problem. Tak, no bo widzisz, to jak tu masz złogi wszystkiego, więc na razie nie ma co się stresować. Na drugą stronę chyba jeszcze nie przeszło, więc... I ostatnie... Tak samo reparaturka. O, na zakładkę kładziona. To nie gnije, ale tak bardzo, to już jest dobrze. Więcej przyjeżdża do was samochodów nowych na zabezpieczenie, czy starych na uratowanie? Nie, wiesz co, dużo do nas przyjeżdża takich samochodów około 10-12-letnich, gdzie ludzie tymi autami jednak chcą trochę pojeździć. Inwestują, żeby to mieć. No, nowych nie robią, bo to zawsze są auta w leasingu, a mówi się, że jak w leasingu, no to po co robić? Nie, no wiadomo. Oho. Dziura już jest. O. Nie ma zmiany. O. Boli cię serce, jak to robię? Dobra, panie Michale, jak po pierwszym zdjętym progu? To dziura. Ta dziura. Ta dziura, to widzieliśmy już przy oględzinach. Tak, tak, tak. Nie ma tragedii. No z przodu jest ładnie, idąc dalej. To masz tylko tu w okolicach jednego otworu montażowego, drugiego. Błotnik w środku generalnie jest ładny, zdrowy. No i drugi próg. To jest chyba tak w miarę bez tragedii. Shawty got wicked flavor, part of my tits and makeup.
don't get that people be I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. No, ile to zajęło? 15.30. No to jak zaczęliśmy o 10.30 mniej więcej. No to 5 godzin. 5 godzin rozebrania. Dobra, podnoś, zobaczmy to od dołu, teraz całkowicie rozebrane. Wszystko, co tylko przylegało do budy, zostało odkręcone. Poza belką zawieszenia, bo tego się po prostu nie robi. A dlaczego tego się nie robi? Ano z paru powodów. Po pierwsze, tak, oczywiście możecie poprosić o zdjęcie takiego zawieszenia, ale musicie się wtedy liczyć z o wiele większymi kosztami. Bo odpięcie układu hamulcowego, amortyzatorów i zrzucenie tego ciężkiego cholerstwa w całości, to nie jest hop-siup. A po co to robić, gdy panowie dysponują sprzętem i możliwościami zabezpieczenia karoseli znajdującej się nad tą belką właśnie? Nad osłonę termiczną wydechu nie dojdziesz, nad bak też nie dojdziesz, ale nad belkę z lekką gimnastyką jest to do zrobienia. Do tego elementy styku zawieszenia z budą są tak nieduże, że nie ma po prostu takiej potrzeby. Dodatkowo wosk nałożony w odpowiedniej ilości i temperaturze wpłynie w te właśnie szczeliny, o których mówimy. No co, ogólnie nie jest chyba najgorzej. Nie. Te progi tylko smucą. Bo wie czym akurat zacząłeś się zajmować właśnie tym? Kupiłem kiedyś z żoną Alfę 156 na pełnym przelocie z kwasu. Mhm. I tym samochodem nie dało się w ogóle jeździć. Ale on tak pięknie brzmiał, że nie dało się tego, wiesz, usunąć, wyciąć. Wiesz, mieliśmy jechać do znajomych do Ostrowca Świętokrzyskiego, tam, no bagatela ile, 160 km. No, nie pojedziemy tak. Wiesz, na weekend przed wyjazdem tylko pojechałem, kupiłem pierwsze materiały, wykleiłem. Mówię, nie no. Zajebiście jest. I tak się zaczęło? I tak się zaczęło. Ale piękne origin story. No. Po prostu zrobiłeś sobie swoją furkę i zrobiłem tak się swoją furę, a potem już wiesz, dalej rozwijałem temat Alfy i przy okazji gdzieś tam jakiś znajomy podpatrzył, mówi weź mi zrób, bo ja nie mam zdolności. No weź mi zrób. Ile to było lat temu? 7, 8. Bo co, od 8 lat to się kręci? To no. Super historia. Bardzo mi się podoba. Trzeba znaleźć po prostu swoją drogę, no i tyle. No. No dobra, to pokaż to swoje śmieszne narzędzie do tego drylowania. To jest młotek pneumatyczny, już aha, po przeżyciach generalnie, on jest wyciszony, aha, bo był tak głośny. Generalnie jeśli chodzi o hałas... No już się boję. No nie, źle. Tak to zazwyczaj jest więcej rdzy niż myślisz. Widziałeś, no tu była gdzieś tylko mała kropka. Mm-hmm. To wszystko trzeba było rozszlifować, bo cały czas coś wyskakiwało. Mm-hmm. Tani, który ma za zadanie wyłapać ze wszystkich małych draśnić po prostu po drucie resztki korozji i zmienić ją na stałe w tlenek żelaza. Okay. I po prostu zamykają chemicznie, żeby już dalej to nie korodowało. I na to sobie jeszcze po takim właśnie wytrawianiu położymy fertan, który nam to zagruntuje. To jest gruntujący fertan, to jest konwerter kortanin. Czyli to, ale najpierw sikasz tym, potem tym. Tak. Tak naprawdę można to robić zamiennie, bo fertan też ma właściwości zmiany korozji w tlenek żelaza. Mm-hmm. Bo to i tak musimy potem zmyć wodą. Mm-hmm. Wszystko nawet, co jest gołą blachą... Ale już zwiąże. Reakcja chemiczna tak zajdzie. Mhm. Czaję. Macie ofertę w ogóle mycia tylko takiego podwozia, nie? Tak, mycie silniku, mycie podwozia po sezonowe, po soli, 150 zł po prostu za, tak naprawdę za prawie każde auto. I co, to jest nałożona jakaś taka sroga chemia? To jest piana aktywna do mycia tirów. O, po trasie. I jeszcze teraz co będzie robione? 90 stopni Celsjusza, zmyjki z silnikiem diesla i otwieramy saunę Car Comfort. Nie ma, że zostanie jakikolwiek syf. Wszystko nie zejdzie. Tak.
No dobra, panie kierowniku Michale, na czym stoimy i co dalej? Auto mamy umyte, rozebrane i od jutra zaczynamy je borować. Tak, ja nie będę w tym uczestniczył, ponieważ tego borowania jest tyle, więc wracam jutro, jak wszystko tutaj będzie wyborowane, wyczyszczone i tak dalej. I zachłoniowane. Przyjadę i będzie malowanie woskiem. Dokładnie tak. Timelapsiki chyba jakieś będą, jak pan ogarnie aparat. Postaram się. Postara się. I tyle. I wracamy jutro, malujemy podwozie. No to wjeżdżamy w dzień 2. Co żeś jeszcze znalazł? Wiesz co, dziurkę to masz tylko jedną, ale to się będzie wiązało z wymianą całego tego elementu, bo ona jest od tej strony. No i co? Więc aha, nawet za bardzo już tego nie dłubałem, żeby się nie okazało, że zaraz cała łapa wpadnie. No dobra, ale to myślałem, że coś jeszcze oprócz progów. A, no i to się rozsypało. O, okej. Dobra, zobaczmy resztę. Ciach. Wszystko pokażmy. Generalnie wszystkie miejsca, które miały jakąkolwiek naleciałość, mówię o podwoziu, bo to jest na przykład miska olejowa, zostały oczyszczone. Po oczyszczeniu zostały jeszcze potraktowane chemią, potem został ten samochód jeszcze raz umyty, no i teraz wy go oglądacie. No dobra, to co dzisiaj? Profile. Wsikujemy do profili wewnętrznych, do podłużnych, do progów wosk wysoko penetrujący z inhibitorem korozji. Tylko ten penetrujący do środka to jest wosk, który jest płynny normalnie. Znaczy on w pewnym momencie, wiesz, zastyga do jakiegoś stopnia, ale ma wciąż taką lepkawą konsystencję. Okej. A na samo podwozie? Tak zwany hardbox z waxoila, to jest twardy po prostu, bo stricte do podwozi dużo bardziej odporny. A z ciekawości, nie powinno się walić jakimś podkładem czy coś? Nie. Nie? Między Bogiem a prawdą, to wystarczyłoby tu tą całą luźną rdzę odkuć i można kłaść bezpośrednio waxoila. Aha. Tylko mieszkamy w Polsce, gdzie ludzie nie rozumieją, że technologia potrafiła aż tak pójść do przodu. I jeśli aha, nie jest usunięty do gołego, to znaczy, że jest źle. Okej, okay, rozumiem. Okay. Robię to tylko i wyłącznie dlatego, żebym gdzieś kiedyś nie dostał, wiesz, ktoś nie podważył mojej technologii. Rozumiem. Że zaraz coś wyjdzie. Po prostu zależy ci na... dobrej opinii. Będziemy się zapinać zaraz z powietrzem, pistoletem i będziemy lecieć z profilami. No to działamy. No to co, przystępujemy do ostatniego etapu. Tak, będziemy malować na czarno. Na czarno woskiem. Woskiem, który zastyga, ale nie do końca. Zastyga, ale nie płynie. Właściwie to dziwi mnie naprawdę, że zostaje goły metal. No, jest zabezpieczony. Zobacz, że on już ile czasu w wilgoci jednak stoi i nic. Ale jeśli wystawilibyśmy go na działanie wody dłuższe, no to... Sertan, konwerter na gołą blachę, zmyjesz to, to będziesz miał idealnie gołą blachę, możesz to wystawić nawet na 3 miesiące na śnieg. Nawet tego nie ruszę. Dobrze, jedziesz.
isolation, late take code of life, protection through diseases, catch me slipping, although some call it next to voodoo hex, blind me poverty at the age of 18, my vocal cords engage with puberty, which brings change, I play the game through wicked claims, God bless the rest that I see a black tomorrow through my veins, my mind's an engine lift, fixed like pistons, or your lubricated thoughts beat by two, keep me drifting, without the boon of respect due, the resurrection of you will bring the native off the crew, I throw my subconscious down, leave me on the prowl, my versatility can display, I'm wow, the disco groove, let it soothe you like an ointment, but open your mind and move your breath with enjoyment, the era for diversity is here, which makes you an individual skin flower. Sami widzicie, jak to wygląda, jak nowka sztuka. Jeszcze się doprosiłem zabezpieczenia zawieszenia, ponieważ są to elementy głównie stalowe. W W390 macie aluminiowe, ale W380 są, nie wiedzieć czemu, jeszcze stalowe. No nie wiem, kiedy miałbym następnym razem okazję, żeby zabezpieczyć belkę, bo wypadałoby do tego ją zdjąć, wyjąć z niej tuleje, ogólnie rozmontować i pomalować proszkowo. Tak to się powinno zrobić, ale wiem, że tego nie zrobię, dlatego doprosiłem się Michała, żeby też opierdzielił tą belkę swoimi przyrządami do zdzierania rdzy, no i też zabezpieczył to powłoką, no bo czemu nie? A czemu właściwie nie robi się zawieszeń? Za bardzo pracują. Zresztą elementy zawieszenia są wymienne, a karoseria nie jest wymienna. No. Bo dla tych, dla których jeszcze nie dotarło, to nie jest żaden rodzaj farby antykorozyjnej, tylko to ani jest baranka. Wosk. Ani baranka. To jest specjalny wosk. Proszę bardzo. Wax Oil Hard Wax Plus w nowej wersji. Zdaje mi się, że zrobimy listę dla ludzi pod filmem, żeby sobie popatrzyli. Nie kupią tego. Nie kupią tego? Nie. A dlaczego to nie? Trzeba mieć autoryzację. Ha! Szachmat, to musicie przyjeżdżać i wydawać tu pieniądze, nie ma innej opcji. Jest autoryzacja i żeby było śmieszniej, to firma Waxel wybiera warsztaty, które chce, żeby pracowały na ich technologii. No po wysokiej klasy, naprawdę. Jest bardzo takie pro. Waxel. A właśnie, porozmawiamy jeszcze chwilę o pieniążkach. Ile człowieka z ulicy kosztowałaby seria 7 do zrobienia w taki sposób? Jeśli byłaby w takim stanie jak ta, 2200 zł. 2200 zł, a stan gorszy? W najgorszym wypadku do 2500-2600, ale powyżej tego to już blachasz. Okej, okay, rozumiem. A porównawczo BMW Z3? Gabarytowo od 1300 do 1600-1700 w tym przedziale. Czyli sporo taniej. Ale podobno, jeśli to zrobicie, to zima nie straszna, lata nie straszne, nic nie właściwie nie jest straszne, tak? Tak, tylko raz w roku się pokazać na serwis. Czy nie jest uszkodzona powłoka? No bo jak powłoka jest nieuszkodzona, to leży latami. No dobra, wszystko już właściwie jest zrobione z samochodem. Timelapsika zrobimy ze składania tylko. A test będzie trwał przez wiele, wiele, wiele lat. Ja zamykam biznes, uciekam za granicę. Jeszcze raz. Siemano.